Jeden z najdłużej emitowanych seriali w Ameryce, Simpsonowie, niezmiennie zaskakuje swoimi trafnymi przepowiedniami. Dziwna zdolność Simpsonów do dokładnego przewidywania przyszłości z czasem wzbudziła podziw i zdumienie u wszystkich widzów. Z drugiej strony ludzie zaczęli zastanawiać się, czy twórcy programu posiadają kryształową kulę, dzięki której mogą dokładnie zobaczyć przyszłość. Jakie jeszcze są przewidywania Simpsonów i jak mogą one wpłynąć na nasz świat? Ujawniamy kolejne tajemnice i prognozy z Simpsonów na 2024 rok. Jedną z najbardziej frapujących przepowiedni jest zawalenie się mostu w Baltimore. Wczesnym rankiem 26 marca 2024 roku statek towarowy nagle stracił zasilanie i uderzył w most Francis Scott Key w Baltimore, doprowadzając do jego zawalenia. Wywołało to burzę w internecie, ponieważ wielu spekuluje, że amerykański serial animowany już dawno przewidział zawalenie się mostu. W 1995 roku odcinek Simpsonów zatytułowany Bart na drodze zawierał scenę, w której most w Springfield, noszący nazwę Baltimore, runął z powodu ciężarówki przewożącej jakiś ciężki ładunek, co doprowadziło do chaosu w ruchu drogowym i konieczności podjęcia działań ratunkowych. Wydarzenia ze świata rzeczywistego wydają się odzwierciedlać przedstawiony scenariusz. Zawalenie się mostu międzystanowego 965 w Baltimore skutkowało śmiercią dwóch osób i znacznymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Kolejna prognoza jest naprawdę dziwaczna i można się zastanawiać, czy scenariusze do tego serialu nie zostały napisane przez kosmitów. Podobieństwo serialu do autentycznych wydarzeń jest wręcz niewiarygodne. W szóstym odcinku 27 sezonu Lisa dowiaduje się, że rząd szuka ochotników chętnych do wyemigrowania na Marsa i bez wahania zgadza się uczestniczyć w tej akcji. Ostatecznie okazało się jednak, że ich pojazd nie chciał ruszyć i nie dotarli do celu, ale to nie koniec. W innym odcinku Simpsonowie przyglądają się przyszłej eksploracji Marsa przez ludzkość i potencjalnym tego konsekwencjom. Odcinek rozpoczyna się od ogłoszenia przez Elona Muska planów założenia pierwszej ludzkiej kolonii na czerwonej planecie. Jednakże podekscytowany perspektywą międzyplanetarnej przygody, ekscentryczny miliarder ze Springfield, pan Burns, finansuje swoją własną wyprawę na Marsa w celu czerpania zysków z jej zasobów. Wraz z wyruszeniem pierwszych ekspedycji na Marsa, Bart i Milhouse wsiadają na pokład jednego ze statków kosmicznych zmierzających na czerwoną planetę. Po przybyciu na miejsce odkrywają, że Mars jest zamieszkiwany przez inteligentne, ale psotliwe istoty. Po powrocie na Ziemię pan Burns niezwłocznie podejmuje się eksploracji zasobów Marsa, uruchamiając kopalnie i fabryki wydobywające cenne minerały. Jednak jego bezwzględna pogoń za zyskiem doprowadza do ekologicznej dewastacji i konfliktu z rdzenną marsjańską populacją. Ostatecznie pan Burns zostaje powstrzymany, a ludzie otrzymują ważną lekcję o tym, jak ważna jest rozsądna eksploracja i umiejętność współistnienia z innymi światami. Tajemniczy odcinek kończy się wglądem w rok 2051, w którym Mark i Lisa mieszkają na Marsie. Jak wszyscy wiedzą, Elon Musk planuje skolonizować czerwoną planetę. Mówi o tym od lat, a nawet założył własną, prywatną firmę zajmującą się eksploracją kosmosu wyłącznie w tym celu. Dlaczego data z odcinka Simpsonów pokrywa się z planami Elona Muska? Czy scenarzyści i producenci coś przed nami ukrywają? Póki co zgodzimy się, że brzmi to jak zwykły zbieg okoliczności. Jednakże ten zbieg okoliczności z pewnością zrodzi wiele pytań w głowach każdego, kto widział ten odcinek.
W dzisiejszych czasach technologia rozwija się tak szybko, że większość z nas nie jest w stanie za nią nadążyć. Wygląda jednak na to, że Simpsonowie wyprzedzają nas o lata świetlne. W jednym z odcinków Simpsonowie przyglądają się rozwojowi technologii hologramów i jej wpływowi na rozrywkę, komunikację i codzienne życie. Akcja rozgrywa się w momencie, gdy Springfield z niecierpliwością oczekuje wielkiego otwarcia najnowszej atrakcji miasta – Hollow Dome, ultranowoczesnego kompleksu rozrywkowego z holograficznymi wyświetlaczami i wieloma atrakcjami. Podekscytowani perspektywą wciągającej holograficznej rozrywki, mieszkańcy Springfield tłumnie przybywają do Hollow Dome, chcąc doświadczyć tych oszałamiających wrażeń. W międzyczasie Bart Simpson odkrywa ukrytą funkcję w oprogramowaniu, która pozwala użytkownikom na tworzenie i manipulowanie holograficznymi projekcjami. Dysponując nowo odkrytą mocą, Bart rozpoczyna hologramowe harce, wywołując niemałe zamieszanie w całym Springfield. W chwili obecnej na świecie dostępna jest już technologia znana jako DreamHog HD3. Ten fascynujący wyświetlacz holograficzny potrafi pokazać trójwymiarowy obraz kogokolwiek i czegokolwiek z dowolnego miejsca na Ziemi. I choć ta niezwykła technologia jest obecnie niezbyt rozpowszechniona, to być może w 2024 roku będzie dostępna dla większej liczby klientów. Czy Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku poważnego załamania gospodarczego? Analitycy ekonomiczni uważają, że tak. Badając kierunek zmian gospodarczych w kraju, ekonomiści przewidują, że Stany Zjednoczone mogą zmierzyć się z bardzo trudnymi wyzwaniami w nadchodzącym roku. W odcinku zatytułowanym Doconomics Simpsonowie analizują skutki zapaści gospodarczej w Springfield. Akcja rozgrywa się w momencie, gdy gospodarka Springfield wkracza w okres niebywałego wzrostu i dobrobytu, napędzanego spekulacyjnymi inwestycjami, szalejącym konsumpcjonizmem i kwitnącym rynkiem nieruchomości. Gdy jednak zaczynają pojawiać się oznaki niestabilności gospodarczej, Mark wzywa Homera do zachowania ostrożności i przygotowania się na najgorsze. Jednak Homer odrzuca jej obawy i nadal żyje ponad stan, zaciągając zobowiązania. Koniec końców Simpsonom udaje się wspólnymi siłami ciąć koszty i wygenerować dochód oraz wychodzą z tych trudności obronną ręką. Obecnie wszystkie kraje na świecie przeżywają ciężkie chwile. Biorąc pod uwagę skutki pandemii COVID-19 i trwającego kryzysu wywołanego wojną, to i tak nie lada sukces, że nasza cywilizacja wciąż poprawnie funkcjonuje. I to wszystkie prognozy, które na dzisiaj przygotowaliśmy. Jeśli jednak znasz jakieś inne przewidywania Simpsonów, które się sprawdziły i których nie uwzględniliśmy, podziel się nimi w sekcji komentarzy pod filmem. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!